Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, jak jesteśmy przy cycowłazach albo władzocycach, no bo był materiał o 59 patonie, to oczywiście przy okazji wspierasz, wybierasz. Nie mogło zabraknąć tej perełki, czyli czy w tej na T95, czy w tej na 8 poziomu, który kiedyś no był obiektem moich marzeń, no i udało mi się go zrobić w jakiejś kampanii tygodniowej bodajże, o ile dobrze pamiętam. Pojazd ten mi bardzo podobał się z wyglądu i wciąż z wyglądu mi się podoba. Niestety jego użyteczność na polach bitwy nie jest zbyt duża, dlatego tego pojazdu nie widzimy, a nie jest zbyt duża, to też zbyt dużo powiedziane. Pojazd, który w ogóle na początku nie był premką, potem mu to zarabianie dopiero poprawiono i dodano, że jest premką, który już... Dawno tak naprawdę nie radzi sobie na 8 tierach. Dlaczego? Jest to pojazd po pierwsze z wielkim włazem, więc to samo co przy 59 patonie. Możecie sobie pograć na górkach, ale i tak was wszyscy postrzelają po tym. Plus jest taki, że w porównaniu do 59 patona na pół dystansie ten pojazd jest w stanie więcej podbijać. Jeżeli się pocisk ześlizgnie, walnie w wieżę, nie trafi we właz, to coś tam jeszcze odbijemy. Ale na minus jest mobilność. Dlatego, że prędkość maksymalna to 42 km na godzinę tylko i wyłącznie, a też on tak jeździ mech, chciałby i boi się, więc jest opcja taka, że moglibyście zamontować tutaj turbo. Ja akurat tutaj turbo nie mam, ale pewnie gdybym obecnie nim grał więcej, to turbo bym wrzucił kosztem tego setupu z optyką, bo na samej wentylacji mam 440 7 metrów zasięgu widzenia, a z optyką mam 486, więc tu warto by się jeszcze zastanowić. 4 załogantów, możecie sobie szkolić załogę z waszego Centuriona Action X, to jest pojazd średni. Działo, no niestety lipa, 202 peny tylko na podstawce, to jest dzisiaj mało, tylko 238 na goldzie, to jest też bardzo mało. Przy obecnym matchmakingu i przy losowaniach na twarde ósemki, dziewiątki i dziesiątki 240 alfy to dzisiaj też jest mało. No i ta alfa w połączeniu z celnością 0,36 niestety szału nie robi. DPM na racjach bojowych z taką załogą i na zwykłych modułach wynosi 2437, czyli też niestety bez szału. Jakbym miał na siłę szukać zalet, to... Podstawowe pestki lecą 1143 metry na sekundę, więc naprawdę nieźle, natomiast pociski goldowe 1570, więc no, jak ktoś by chciał robić trochę lepsze wyniki, to na pewno tych CR-ek warto używać, ale wciąż nie gwarantuje to nam jakiejś niesamowitej frajdy z gry. Pojazd raczej tylko i wyłącznie obecnie do celów kolekcjonerskich, a nie do czerpania przyjemności z wocika. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, to ja mam tu zrobione ulepszenie, które zmniejsza karę do uszkodzonego magazynu amunicji, uszkodzonego silnika, ulepszenie, które poprawia skupianie działa, bo to mi bardziej przeszkadzało, oraz ulepszenie, które zwiększa wam prędkość cofania. A że niewiele osób gra tym pojazdem, to pokażę wam ta bitwa i wynik, który w niej osiągnąłem. Grałem tutaj z Wentą, z Tabą i Dosyłem. Nie wiem, czy w ogóle nie powinienem pozmieniać kolejności tego wyposażenia. Pewnie jest nie tak poustawiane, ale tutaj nie poprawiajcie mnie w komentarzach. Po prostu ja tym pojazdem nie gram. Gdyby nie wspierasz, wybierasz, to stałby sobie w garażu i byłby raczej nieużywany. To był początek operacji świątecznych, stąd też jak widzicie u nas 3 typy 6-3, ale też trzeba przyznać, że matchmaking działa jak należy, bo w drużynie przeciwnej w ogóle takiego typa nie ma. W Plutonie byłem z Dinem. Din ujechał na XVM-ie, na amerykańskim Tudeku. Losowanie na 8 tiery. A ja na razie pierdzielę, ustawiam się najpierw na spokojnie w krzaku. Dość daleko. Ktoś powie, no przecież są ósemki, nie ma art, mogłeś podjechać. Może i mogłem, ale mając Skodę T56 w drużynie przeciwnej, mając Semowentę, a ja tak naprawdę nie mam za bardzo żadnych argumentów, żeby walczyć z takimi pojazdami, więc lepiej na początku troszkę poczekać, zobaczyć jak się przeciwnicy rozjadą i dopiero potem kombinować coś więcej. Strzelam oczywiście w dość charakterystyczne krzaki, z których często strzelają, czy w których często stoją przeciwnicy, jak drużyna, jak strona atakująca właśnie próbuje podjeżdżać. No i po oddaniu kilku blindów będę troszkę skracał dystans do ewentualnych wrogów.
Na plus też, jeżeli mam szukać zalet, no to liczba pocisków w magazynie, bo jednak ten pojazd trochę tych pojazdów, tych pocisków wozi. Szkoda, no ja bardzo żałuję, że ten czołg, jeśli chodzi o Chieftaina, to tutaj ma tylko nazwę, no bo ma wiele rzeczy, które można by było poprawić i faktycznie, jeżeli już chcą mu ten paskudny właz dostawić, to mogliby mu zwiększyć DPM, penetrację i odrobinę alfę. No ale takich pojazdów, które odstają, takich premek na ósemkach jest multum. Nie pomogły wielkie buffy Wargamingu, bo jak wiecie, no buff do MX-a CDC nie spowodował, że nagle zawojował on randomy. Tak naprawdę z tych buffów ósmotierowych premek już jakiś czas temu, no to raptem kilka maszyn wymienimy, które faktycznie zyskały konkretnie i stały się przyjemniejsze do grania, a takie, które podbiły randomy, no takich jest niewiele. A wciąż mamy ogrom ósemek, już nie mówiąc o siódemkach, szóstkach, piątkach, które są totalnie odpuszczone przez WG. Wiele rzeczy mogę tej firmie zarzucić, do wielu rzeczy mam pretensje, natomiast też sposób i tempo balansowania map i maszyn moim zdaniem w tej grze leży i kwiczy. Zapowiedzi były w zeszłym roku, przecież czy na początku tego roku, jak to nagrywam, jest 2023 rok i wy jak to oglądacie, to jest też zapewne trzeci tydzień grudnia. No, były zapowiedzi a propos rebalansu i tak gadali oczywiście o wysokich tierach, ale ileś maszyn miało być zmienianych, miesiące lecą, nic w tej kwestii jest nieruszane. Tempo balansowania jest dramatyczne. 0 do 3 na kilkaset maszyn, które w grze się znajdują, oni zmienią może parametry kilkunastu w skali roku, o ile nawet tyle. Początek niezbyt dobry, ale też my się śpieszyć nie musimy, dlatego ja sobie stoję. Gwardziście się nie podoba, że sobie tu stoję, bo nie wiem, co bym miał według niego robić. On oberwał, a moja jest wina, że stoję sobie na skalę. Ja sobie stoję licząc na jakieś po prostu darmowe pestki, bo niestety jak za bardzo podjadę tym pojazdem, no to momentalnie mnie wydoją. Też problem, znaczy problem, to nie jest problem, ale granie szturmów wymaga, zwłaszcza jak jesteście stroną broniącą, z jednej strony cierpliwości, bo drużyna atakująca często no nie bardzo chce robić to jak należy, więc jeżeli chcecie robić większe wyniki, lepsze wyniki, to w pewnym momencie trzeba po prostu zareagować, ale jeżeli zaatakujecie zbyt wcześnie, jako strona broniąca, albo podjedziecie zbyt blisko przeciwników, no to się okaże, że po prostu momentalnie was wydoją. Zwróćcie uwagę, jak ja mam problem tutaj z szukaniem w ogóle maszyn do przebicia, tak? Semovente jest na hulldownie, chociaż teraz dolna płyta była pokazana, ale no niestety bazowa celność 0,36 daje się we znaki. Istrzy za wrakiem, a ja mam no, niewielką tą penetrację, pokazywałem wam w garażu, to jest śmiech na sali, żeby dzisiaj, kiedy oni wypuszczają nowe premki, które mają 230 peny na podstawce około, kiedy mają 300 tej peny na hitach, na goldzie, nie? A wy macie pojazd na tym samym pierze, który ma 202 na podstawce i z normalnym matchmakingiem, nie? I 238 na goldzie, małcy się boją już tej penetracji. Więc spota dostałem, od razu ewakuacja. Dinu niestety wyparował. Jak widzicie, prędkość tutaj też nie jest fenomenalna, więc granie z turbo ma jak najbardziej sens. Dużo szczęścia teraz w tym strzale. Trochę asysty, jakaś pestka, 2 do 6, więc no wydaje się, że ta bitwa już jest totalnie przegrana, a ja też niewiele jestem w stanie już tutaj zagrać, no bo 2 do 7 daliśmy się zamknąć, 2 do 8 strata 6 maszyn. Jeszcze tutaj się chciałem wychylić, zobaczyć, czy może kogoś spotnę tutaj na otwartej przestrzeni. Tak niestety też się nie stało, a sam spota dostałem. No i jest źle, jest bardzo źle. 2 do 9, 7 maszyn straty. A ja mam 700 uszkodzeń zrobionych. I brak pomysłu, co dalej.
kiedy jesteście tak spychani już w ten róg, no to zazwyczaj to jest po prostu oczekiwanie na wyrok. Czekacie tylko, jak się na was wyleją i was porobią. T-44 to wymiana strzał za strzał. Skorpion strzelił, więc mogę wychylić. Dobić delikwenta, mam pierwszy frag na koncie. Jakaś tam asysta wpada, niewielka, bo niewielka. Próba tutaj strzału z gąską, ale oczywiście ten kaliber robi swoje, że zgęszenie wcale nie jest takie proste. Odbiłem uszkodzenia do 1400, no ale wciąż jesteśmy 6 maszyn w plecy. Burask na ogrysku. Dobra, wyjadę na tego T-44-100. Odbił się. To jest coś, co czasami się zdarza, więc czasami tym pancerzem odbijecie. Teraz znowu fatalny strzał, ale ding, więc nie było aż tak najgorzej. No, T-44-100 dał się bardzo poobijać. Nie zagrał dobrze, to jest mało powiedziane. Dojeżdża IS-3, więc zmieniam na większą penę, 5 do 10. Tu niestety strzał taki na zasadzie, może jakimś fartem wejdzie. 6 do 10, na razie się bronimy. Udaje się trafić tego IS-3, ale wciąż jest na dobicie. No i teraz T-44-100 mnie trafia, widzę, że z tyłu mam Buraska za sobą. Skończyłem IS-3. Strzał w Buraska. Zbieram i wyjeżdża. Semovente wyjeżdża, T-44-100. Kończę T-44-100 i jadę do przodu, bo Semovente nie ma w pełni obracanej wieży. Semovente ma jakieś duże problemy, więc odpuszczam Semovente. Kończę Buraska, tutaj robię unik. Dlaczego skupiłem się na Burasku? Bo zauważyłem, że Semovente ma problemy z ogarnianiem gry. A Burask by mnie za chwilę wykończył. Semovente mogę przyjąć jeszcze jedną pestkę. Tutaj padaka w moim wykonaniu, ale w wykonaniu tego Semovente również. No, ogrom pojazdów. Semovente strzela. Do 14, zostaje niecała minuta. No raczej nie ma szans, żebym to przetrwał, bo zaraz się na mnie wyleją. Wyjeżdża Obsidian i Alpine Tiger na plecach i niestety padam. Ale rywalizacja była fajna, 5 fragów zrobionych, no i ta sytuacja z Semovente, z Buraskiem, T-44-100 mi się na tyle spodobała, że stwierdziłem, że wam tę bitwę pokażę. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tam wpadła kolejna MK, no i udało się zrobić dużego kolibra. Ostatecznie 4181 uszkodzeń, więc tam chyba jakiś blind wszedł, 166 asysty, 5 fragów. Dało to masterkę. Spora przewaga nad moim plutonowym, który był drugi na liście, jeśli chodzi o uszkodzenia. Weźcie pod uwagę, że Dino dość szybko wyparował, więc... No tak to niestety wyglądało. Fajna bitwa setki w drużynie przeciwnej, prawie 4000. Skoda zrobiła swoje, Burask swoje, Semovente, no jednak te pojazdy, na które zwracałem uwagę. 35 strzałów oddanych, 28 trafionych, 19 z penetracją. Na te 4181 uszkodzeń, 729 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 2 km, na czysto zarobione niecałe 100 tysięcy z różnymi bonusami. No szkoda, że porażka, ale i tak wydaje mi się, że było dość zabawnie. Tak jak się spotka takiego Semovente, to można się pobawić. To są takie momenty, jak ta sytuacja z Semovente i zdobijaniem innych pojazdów, w których to WOT naprawdę daje dużo frajdy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odkurzenie Chieftaina T95. Pojazd, który nosi w nazwie piękne, który ma w nazwie... No, fantastyczne maszyny, i Chieftaina, i T95, a w praktyce jest badziewiem. Szkoda, ale to ładnym badziewiem. Dajcie proszę znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym pojeździe. Jeżeli go macie, to oczywiście chętnie poczytam, co macie do powiedzenia, na jakim gracie sprzęcie, na jakim tak setupie właśnie, od razu sobie już to przesunę. Chociaż nie, tu i tak mam... Czemu mam tę optykę? Halo?
Już wiem, a można siłę. No nie można dać siły ognia, no to już wiadomo czemu to. Żeby ten drugi setup był. Dobra. Tak czy siak, kończymy ten materiał. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli ktoś by miał ochotę wesprzeć to, co robię, to oczywiście może porwać mnie na wirtualną kawę. Link do serwisu Buy Cafe będzie w przypiętym komentarzu. Dziękuję wszystkim osobom za całe wsparcie, bo dzięki Wam mam możliwość taką, żeby więcej materiałów nagrywać na kanał, a Wy możecie sobie taki materiał do kawki, czy tam do śniadanka, czy do innej czynności odpalić i posłuchać mojego pitolenia. To tyle. Zapraszam w kolejnych dniach na kolejne materiały, no bo podczas akcji wspierasz, wybierasz różnymi tymi czołgusiami się pograło. Miłego dzionka, udanej giereczki i powodzenia w zarabianiu kredytów. Trzymajcie się. Cześć!